wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku recenzji Figurek Koni. Dzisiaj zrobię dla Was recenzję ogiera islandzkiego z firmy Schleich 2011. Jest to już wycofany model i nazywa się on Joker. Ten ogier jest maści srokato-gniadej. Jego grzywa i ogon są koloru czarnego i na wszystkich czterech nogach są bardzo długie odmiany. Natomiast na jego ciele możemy zobaczyć taką dużą łatę, która przechodzi przez jego kłąb. Jest jeszcze taka mała łatka przy samym ogonie. Jakby co, to te białe plamki na jego szyi to są po prostu ryski. I taki on do mnie przyszedł niestety. Bo kupiłam go używanego oczywiście od prywatnej osoby i dlatego właśnie ma takie ryski na szyi. Konik ma zaznaczoną fakturę sierści, widać na nim wszystkie zaznaczone włoski w grzywie oraz ogonie. Bardzo mi się podoba właśnie te detale grzywy i ogona. Jeśli chodzi o rzeźbienie mięśni, no to nie jest to jakoś mocno zaznaczone, ale ogólnie detale no są, ale nie są aż tak bardzo widoczne jak na przykład u innych, bardziej wycofanych modeli. Więc ten konik akurat może nie ma za dużo detali, ale mi się bardzo podoba. Powiem, że ten konik jest naprawdę śliczny, bardzo mi się podoba jego poza, bo mi się wydaje, że on jest przedstawiony w takiej pozycji jakby biegu. I te włosy, jego ta grzywa i ogon tak się układają z ruchem wiatru i bardzo mi się to podoba. Cały konik jest prześliczny, bardzo mi się podoba jego maść, także nie mam tutaj żadnych zarzutów i mogę go polecić. Oczywiście możecie go znaleźć na OLX, Vinted, ogólnie u prywatnych osób, więc jeśli komuś z Was się on podoba, to moim zdaniem jest godny polecenia, bo to naprawdę przyjemny dla oka kucyk.